Anony, praca jako dozorca jest przejebana. Mieszkam w starej ruderze na obrzeżach miasta, wchodzących już w tereny leśne. Cały czas muszę coś reperować, a to w piwnicy jakaś rura poszła, a to zawiasy w drzwiach są przerdzewiałe i tak kurwa do zajebania. W dodatku okolica jest niewesoła, tereny typowej patologii. Kręci się tu mnóstwo łysych dresów. Typowe sebiksy, łyse, głupie i napakowane, chcą ci spuścić w pierdol, jeśli tylko im się nawiniesz. I to nie tylko w godzinach wieczornych. Na tym zadupiu trzeba uważać cały czas. I weź tu się dostań bezpiecznie bliżej centrum, jak strach z mieszkania wyjść. Ale nawet chuj w ruderę, chuj w dresów. Najgorsi są mieszkańcy. Staram się unikać starego dziada, jak ten zagada na klatce, to bite pół godziny musisz wysłuchiwać jego gadania, z którego nic nie rozumiesz, bo cały czas rzucasz sentencje po łacinie czy jakimś innym dziwnym języku. Widać, że gość wykształcony ma u siebie pokaźną kolekcję książek. Niestety z wiekiem zaczęły się problemy z pamięcią. Cały czas gubi klucze, czegoś zapomina i od razu leci z problemem do mnie. Uciążliwe to, ale w porównaniu z resztą nie jest taki zły. W budynku mieszka też stara, gruba Grażyna. Wygląda jak typowa kucharka ze szkoły. Rzucająca jakąś papkę na talerz i mająca wiecznie wkurwioną minę. Cały czas domaga się ode mnie jakichś napraw, drżeryja jak gocha od Magikala. Jedyny powód, dla którego jej jeszcze nie wygarnąłem, to czasami w podzięce odpala zajebistą naleweczkę, a to zawsze jakiś profit. No i oczywiście mieszka z trójką gówniaków, jedno gorsze od drugiego. Najmłodszy Brianek to typowe ADHD. Lata pod nogami, cały czas coś psuje, drze się w niebogłosy i wszędzie go pełno. Jakby tego było mało, upatrzył sobie we mnie autorytet, chyba brakuje mu ojca, i skutecznie rozprasza mnie podczas wszelkich napraw, czy to u nich w mieszkaniu, czy w piwnicy, czy kurwa gdziekolwiek. Brianek ma siostrę, typową nastoletnią Karynkę, uważającą się za nie wiadomo jaką księżniczkę. Chodzi po tej patologicznej okolicy i próbuje zdobyć atencję. No ale u kogo? Jak tu tylko starzy ludzie i dresy. Jest jeszcze najstarszy syn, pryszczaty, gruby przegryw, do tego chyba jakiś upośledzony. Łazi za dwójką młodszego rodzeństwa i Grażyną i zachowuje się, jakby jedynym sensem jego życia było jedzenie. Jeszcze ma taki typowy przymyłowaty głos, który doprowadza do szału. Chociaż czasem jak widzę, jak sapie wchodząc po schodach, to sobie skisnę pod nosem. Ale najgorsze dopiero nadeszło, jak wprowadził się pan artysta. A Paszka, bułkę przez bibułkę, te sprawy, wielki światowy talent. No chyba nie za bardzo, skoro mieszka w ruderze na zadupiu. Ale co ja się tam znam? Van Gogh też nie był doceniany w swoich czasach. Pan artysta ma zwierzątko i nie mógł to być kot, pies, chomik czy inne normalne zwierzę, ale gadająca papuga. Tak kurwa, ptak drący ryja o randomowych porach dnia i nocy. Jeszcze goś zostawił parę razy otwarte okno, to mu ptak spierdolił. Zgadnijcie, kto musiał pomagać go łapać. Jakby mnie dopuścili do wszystkich papug na długość ręki, to bym wziął i zajebał. I tak właśnie wygląda przejebane życie dozorcy pod miastem w starej ruderze. Nazywam się Gumiś Grafi i to moja historia.